Witajcie, nazywam się Klaudia Jachna, zapraszam Was na kolejne dekorady. Z okazji zbliżających się świąt wielkanocnych chciałabym Was zaprosić do wykonania, no jak zwykle mam nadzieję, mało tradycyjnej, dosyć oryginalnej. Mam nadzieję, że spodoba się Wam nietypowej dekoracji stołu wielkanocnego. Chciałabym wykonać wspólnie z Wami wianuszek. Ja co prawda już go tutaj wykonałam, no ale to z racji faktu, że po prostu wymaga kilka dni, zanim on osiągnie taki efekt, a efekt ostateczny jeszcze zobaczymy na samym końcu. Natomiast jest to wianek. Wianek można go nazwać z rzeżuchy w zasadzie i on będzie nam służył do dekoracji zarówno, jak i do ze względów praktycznych nam się przyda na stole. To znaczy będzie nam dawał piękny zapach, no i zobaczycie później, czym wypełnimy go w środku. Mam nadzieję, że przekonacie się do niego. Ja mam gust taki raczej minimalistyczny. Mnie się podobają stoły wielkanocne, niekoniecznie okraszone kolorystyką żółto-zielono-pomarańczową, taką tradycyjną, tylko raczej takie właśnie w stylu przaśnym, że tak powiem. To wcale nie wyklucza, że będą tutaj różnego rodzaju takie akcenty, bardziej żywe, kolorystycznie, wiosenne, takie no, symbolizujące nadejście takiego nowego życia. Więc tutaj zobaczcie na ten wianek, jak on się prezentuje. Dosyć oryginalna jest jego forma. On oczywiście tutaj jest jeszcze w wersji niewykończonej absolutnie, no ale tak jak wspomniałam, będziemy go wykańczać, wtedy będzie wyglądał znacznie bardziej estetycznie. Taki wianek wykonałam na wianku naturalnym z samej surowej wikliny. Natomiast tutaj drugą wersję, to była taka próba podjęta wykonania takiego wianuszka na wianku, na bazie wianka takiego już lakierowanego, również z wikliny, ale jest to wianek lakierowany. Na taki wianek lakierowany przeznaczcie sobie około 2 dni więcej na to, żeby ta rzeżucha bardzo fajnie zakorzeniła się tutaj pomiędzy tymi gałązkami, ponieważ lakier bardzo skutecznie, to czym jest, nie wiem, czy jest to lakier, czy jest to sama farba, jakiś tam impregnat ewentualnie, tak jak tutaj na przykład, żeby to się bardziej błyszczało, to nam bardzo skutecznie uniemożliwia to, żeby rzeżucha bardzo ładnie nam się szybciutko zakorzeniła pomiędzy gałązkami. Zupełnym przeciwieństwem tego właśnie jest ta wiklina. W związku z tym na wykonanie takiego wianuszka liczymy sobie 2 dni dłużej. Taką formę wianka ja osobiście przy dosyć dużym poświęceniu z mojej strony, bo rośliny zielone, kwiaty żywe, doniczkowe w moim domu nie cieszą się dużym powodzeniem, ponieważ nie mam serca do podlewania ich systematycznie. Tutaj muszę powiedzieć, że się bardzo przyłożyłam, spryskiwałam to 2-3 razy dziennie wodą, w związku z tym, no dlatego taki efekt, jaki udało mi się uzyskać przy tej mało wiosennej pogodzie i temperaturze, to jest efekt uzyskany po 5 dokładnie dniach. 5 dni i nocy minęło, odkąd rosła sobie ta rzeżucha. Myślę, że jeszcze jeden dzień, 6, jeszcze się to będzie nadawało i będzie ładnie wyglądało, więc tak sobie spróbujcie też wymierzyć ten czas wykonania tej dekoracji wcześniej, przed świętami. Już za długa rzeżucha spowoduje, że nie będziemy mieć tego oczekiwanego efektu. Do wykonania takiej dekoracji potrzebne nam są w pierwszej kolejności wianuszek, tak jak już wspomniałam, dla mnie osobiście, według mojego gustu, najmniej symetryczny, kruszący się, suchy wianek ze zwykłej wikliny. Być może wiele osób by na niego nawet nie zwróciło uwagi, mówi się tak bardzo pospolicie, 2 grosze by za niego nie dało, ale na tej właśnie wiklinie wykonamy najładniejszą wersję wianka. Potem mamy wianki już takie bardziej symetryczne, impregnowane, lakierowane w kolorze białym, w kolorze brązowym, wszystko kwestia gustu oczywiście. Będziecie miały życzenie, skorzystacie z tych, będziecie miały życzenie, skorzystacie z takiego jak ja. Proces wykonania tego jest dokładnie taki sam, więc ja oprę się na tym właśnie wianuszku wiklinowym. Tutaj sobie podkładam wszystkie niepotrzebne rzeczy, bo dzisiaj mamy wyjątkowo mało miejsca na stole, ale myślę, że sobie poradzimy. I wyciągam swoją czarodziejską michę, w której znajduje się wszystko, co będzie nam potrzebne do wykonania tej właśnie dekoracji, tego całego strojka. Do tego, oprócz wianka, w pierwszej kolejności potrzebujemy talerz, jakieś tło. To tło nie musi być od razu ładne, ze względu na fakt, że to nam ma służyć do zasiewu, że tak powiem, tej rzeżuchy na wianku. Później wymieniamy sobie to na tło bardziej takie estetyczne, które już wyląduje gdzieś tam na stole wielkanocnym. Na razie może to być talerz, jaki tam sobie życzycie. Nie proponuję jedynie, proponuję ceramikę, nie proponuję drewna, bo przemoknę, nie proponuję żadnych tam metalowych misek, które mogą Wam zardzewieć. Na tą miseczkę wykładamy sobie, dostępną mamy watę celulozową, ale tą watę celulozową możecie sobie darować oczywiście w zakupie, dlatego że możecie spokojnie skorzystać z papieru toaletowego, bo najzwyczajniej w świecie ma nam to służyć tutaj do wyścielenia tylko tego dołu.
i talerzyka, i to tylko i wyłącznie w takim celu, żeby po prostu ta woda nam się nie zlewała nigdzie na zewnątrz, więc wycinamy sobie tutaj kilka takich kawałeczków z tej, proszę bardzo, z tej tutaj waty. Wycinamy, staramy się albo podwinąć sobie tutaj tak te boki nawet, albo pościnać po to, żeby nam nie wychodziły poza talerz, bo tendencja jest taka, że jak to ona naciągnie tej wody, która nam przepłynie przez wianek, to będzie się ta woda wydostawała na zewnątrz. No i wtedy mamy niefajny efekt, będzie nam to wszystko kapało gdzieś tam po parapecie. Na tym układamy sobie wianuszek. No i do kolejnej czynności nam będzie potrzebna wata, zwykła wata bawełniana. Wata bawełniana, ewentualnie jeśli nie posiadacie w domu, na przykład, a chcecie wianek zrobić szybko, bo macie za mało czasu już, uważacie, to bierzecie sobie zwykłe takie waciki kosmetyczne, takie gaziki, które też możemy rozrywać na kawałki. Watę kosmetyczną, ta wata bawełniana ma taką fajną tendencję, że się rwie. Więc my tutaj nie używamy, tak jak oglądacie na pewno wiele filmów, gdzie są przeróżne sposoby na wyhodowanie sobie rzeżuchy w domu. Tam po najprostszej linii oporu układa się ligninę, albo układa się na przykład jakąś gazę, bandaże nawet czasami, to tutaj nie zda egzaminu. My potrzebujemy coś, co jeśli nam tutaj pomiędzy gałązkami na przykład będzie gdzieś tam wyzierało, to się nam bardzo fajnie, naturalnie wtopi po prostu w tło całej stylistyki tego wianuszka. Dlatego właśnie ta wata. Poza tym watę możemy sobie rwać na dowolne kawałeczki i wpychać ją tutaj pomiędzy gałązki. Ja sobie mogę troszkę pomóc nożyczkami, bo na przykład chciałabym, żeby ona się dostała głębiej, żeby mi się ta rzeżucha zakorzeniła, nieco tam wyłażąc spod tych gałązek, będzie się reprezentowała bardziej atrakcyjnie. Watę różnej wielkości kawałeczki, no oczywiście no nie takie, no bo na takim kawałku to w zasadzie nic nam się nie zakorzeni, ale troszeczkę większe kawałki upychamy sobie tutaj w takie te miejsca, gdzie widzimy większe dziurki, takie jakby tunele, które tworzą się właśnie pomiędzy gałązkami wikliny. Tutaj sobie upychamy, tak jak widzicie, czasami można taką gałązkę sobie tutaj delikatnie gdzieś tam podważyć. Nie zrażajmy się tym, że tutaj one są powiązane w kilku miejscach drutami, no czymś muszą być powiązane, ponieważ są naturalne, więc najlepiej było to powiązać po prostu drutem. Tutaj widzicie, ja to wpycham w różne miejsca. Absolutnie wzbraniamy się od tego, żeby wpychać sobie tą watę bardzo symetrycznie. Ze względu na fakt, że jeśli będziemy ją pchać symetrycznie, to uzyskamy pierwszych lotów kiczowaty wianek. To znaczy, od tego właśnie chcemy uciec. Nie chcemy robić wianka, które będzie idealne, symetryczne, chcemy zrobić coś totalnie oryginalnego. Ja tutaj widzicie mniej więcej, jak wygląda ten proces, prawda, powstawania tego wianuszka, a ponieważ pokazanie całości będzie dosyć długo trwało, więc ja Wam pokażę tylko taką namiastkę tego, natomiast Wy będziecie we własnym zakresie sobie wypracowywać już tą formę, jaką byście ewentualnie chciały uzyskać. Ja na przykład, zobaczcie, w takich miejscach ten wianek nie jest idealnie równy, więc ja na przykład w takich miejscach, gdzie tutaj powiedzmy mam taki jakby dołek, a chciałabym wykonać na tej bazie taki ładniejszy stroik, to tutaj sobie jeszcze troszeczkę taki na przykład dołożyłam gdzieś tutaj na dole, po to, żeby mi wykiełkowała rzeżucha tutaj ewentualnie właśnie na dole też obok tego wianuszka, żeby potem ją ewentualnie troszkę można przerwać ją, jak będzie jej za dużo, ewentualnie można ją przełożyć w inne miejsce. Oprócz rzeżuchy możemy też zasiać, ja mam tutaj pszenicę, to są ziarna pszenicy i to nie jest łuskana pszenica, to jest taka zwykła pszenica, niełuskana, przeznaczona typowo do posadzenia. Z tym, że jeśli chcemy taką pszenicę skomponować sobie w taką kompozycję, jak ja mam właśnie tutaj na przykład, to musimy sobie liczyć tak również ze 2-3 dni dłużej, ponieważ pszenica potrzebuje więcej czasu, żeby nam fajnie wykiełkowała. Kiełki pszenicy są świetne, to są takie prościutkie, bardzo fajne, ładnie się prezentują, natomiast jeśli nie mamy na tyle czasu, to pszenicy już nie używamy. Jeśli mamy mało czasu, ja ten wianek wyhodowałam, tak jak wspominałam, to było tam, zdaje się, no, około 5 całych dni. Jeśli nie macie na tyle czasu, żeby go tam kilka razy w ciągu dnia spryskiwać wodą i będzie mało tych promieni słonecznych, tak jak teraz, bo niestety no, wiosna nas jeszcze nie rozpieszcza, możemy liczyć jedynie na ciepło z kaloryferów jeszcze, więc możecie sobie śmiało policzyć, że tak do tygodnia czasu będzie to Wam fajnie kiełkowało na taką odpowiednią wysokość. Mamy ziarenka rzeżuchy, no i co nam jest jeszcze do tego potrzebne?
mój własnoręcznie wykonany przeze mnie spryskiwacz do wody. Jeśli nie posiadacie profesjonalnego spryskiwacza, który możecie kupić we wszelkiego rodzaju sklepach ogrodniczych, kwieciarniach, tudzież różnych hurtowniach, możecie wziąć po prostu butelkę po wodzie mineralnej, zwykły spryskiwacz po jakiejś chemii domowej i z tym, że żeby nie był zbyt taki no, toksyczny, że tak powiem, dla tej rzeżuchy, musimy go przeparzyć wodą. Do tego nalewamy tyle wody, ile damy radę, bo woda jak będzie sobie stała w tym spryskiwaczu, będzie się jakby odchlorowywała, tak? Ta woda zwykła kranowa, dobrze, żeby była zimna do spryskiwania i taka odchlorowana woda będzie nam służyła do tego, żeby cały czas nawilżać tą naszą kompozycję. Ja zabieram się do tego w ten sposób, że sobie zwilżam i to bardzo mocno. Pierwszy i drugi dzień zwilżania tego wianka wodą nie podlewam tutaj, dlatego że w tej chwili już użyłam spryskiwacza, a chociaż najpierw mogłam zalać wodą, ale jeszcze nie ma ziarenek. Natomiast jak się pojawią tutaj ziarenka, które za chwilę wysieję, że tak powiem, musimy używać już tylko spryskiwacza po to, żeby ich za bardzo, zbyt dużym na przykład promieniem wody, strumieniem wody lanym ze szklanki czy z dzbanuszka, żeby po prostu ta rzeżucha gdzieś tam nam nie uciekła, no po prostu nie została taka urażona. Szkoda, że mi za to nie płacą, bo przerywałabym tutaj to, tak jak to robi Magda Gessler, reklamując firmę, proszę bardzo, tak sobie rozpakowujemy właśnie rzeżuchę. Może dojdzie do tego, że będę też reklamowała w tych firmach pewne produkty. Drogie Panie, wysiewamy. Wysiewamy sobie tą rzeżuchę bardzo delikatnie, ponieważ wbrew pozorom, jeśli nam wydaje się, że tej rzeżuchy jest za malutko, że jest tylko kilka nasionek, to jesteśmy w wielkim błędzie, ponieważ ona później pęcznie i nagle się okazuje, że jest jej za dużo. Wysiewamy w miejscach, gdzie na przykład mamy watę, siejemy jej rzeczywiście troszeczkę więcej i próbujemy ją tak delikatnie palcem przyklepać. Na razie to można robić, bo ona jest jeszcze nie rozpęczniała dzięki wodzie. Jeśli mamy na przykład tak w głębi, no to sobie w ten sposób ją wysiewamy i zaraz później spryskujemy też wodą w takim celu, żeby się nam przykleiła po prostu do waty. Wysiewamy sobie ją tutaj. W tych miejscach, gdzie macie watę, po prostu robicie tego więcej. Ja z nadzieją, bo to była moja pierwsza próba, muszę przyznać tak uczciwie, z nadzieją, że mi wykiełkuje również pomiędzy gałązkami, wysiałam ją też pomiędzy gałązkami i muszę powiedzieć, że wykiełkowała. Z bólem, ale dała radę. Tutaj to miejsce takie, które sobie wypełniłam, tutaj wysiewam jej dosyć sporo, ale też bez przesady. I muszę Wam powiedzieć, że fajnie jest też, bo ja dopiero się zreflektowałam w zasadzie później na końcu, jak już to mi się wszystko tutaj fajnie tak zakorzeniło i zaczęło kiełkować, że mogłam ją sobie wysiać również tutaj po środku. W związku z tym tą wysieję, przyda mi się na święta, ze względu na fakt, że taką rzeżuchę później na środku możemy wykorzystać fajnie dekoracyjnie, na przykład ją pourywać, pociąć na tej jakby wacie na kawałki, wkładać gdzieś tam już takie gotowe kępki w inne miejsca. Pokażę Wam jeszcze, na czym polega wysiew pszenicy. Pszenica ma takie dwie końcóweczki. Taką końcóweczkę, taką, któraś tak nam się jakby rozchodzi, mam nadzieję, że to dobrze widać, taką. Natomiast tutaj mamy taką końcóweczkę, która jest jakby zamknięta. Więc tą rozchodzącą się końcówką nie możemy sobie tak odrzucić tej pszenicy. Musimy ją w ten sposób jakby wbijać w watę. Pszenica musi być wbijana w watę, ponieważ tą stroną będzie właśnie ciągnęła wodę, ale musi to wszystko iść pionowo. W innym wypadku no, nie liczyłabym w ogóle na to, że pszenica uda się jej przebić. I my ją sobie wbijamy pionowo. Ja, żeby zorganizować sobie taką bardziej abstrakcyjną, że tak powiem, kompozycję, tutaj też gdzieniegdzie wbijałam sobie taką pszenicę na przykład pomiędzy gałązkami, ale tylko i wyłącznie już w miejscu, gdzie była ta wata. I na tym polega cały widz, żeby tak zasiać właśnie tą rzeżuchę i tak właśnie sobie o nią dbać, żeby ona tam w ciągu tych 5-6 dni stworzyła nam taki piękny zielony wianek. No, załóżmy, że już mamy wysianą. Tego trzeba troszeczkę, chwileczkę więcej oczywiście się przyłożyć do tego, popracować sobie nad tym. Niektóre panie mogą mieć przemyślenie, jakąś tam formę chcą zachować na przykład. Można sobie na przykład w jakieś takie pasy symetryczne bardziej jakby to zrobić, ale nie za bardzo, bo tak jak widzicie już sama forma i gałązki wskazują na to, żeby to bardzo symetryczne nie było. Więc taki wianek ustawiamy na kaloryferze w tej wersji.
Na razie ona jest ładna, biało-brązowa lub biało-biała, jak będziecie miało biały na przykład wianek. No i potem zaczynamy z niepokojem obserwować, kiełkuje, nie kiełkuje, kiełkuje, nie kiełkuje. Ja na przykład pierwszy dzień spryskiwałam sobie ją bardzo tak, bardzo mocno, ze względu na to, że jeszcze bardzo mocno pierwszy dzień. Natomiast w drugim dniu straciłam świadomość tego, że przecież te gałązki suche, one zaczęły też ciągnąć tą wodę. I to stało się problematyczne dla rzeżuchy, z której one po prostu tą wodę wyciągnęły. I ta rzeżucha w pewnych miejscach mi zaczęła przesychać i te ziarenka zamiast być takie fajne, napęczniałe, to one nagle zrobiły się suche. Ja wtedy wpadłam w taką lekką panikę, że kurczę, tutaj z tej strony będzie fajnie, a tutaj nie będzie nic. Ale udało mi się to uratować, także rzeżucha jest bardzo wdzięcznym materiałem. W związku z tym takiego tego cudownego narzędzia, jakim jest spryskiwacz, używacie przy tej suchości jeszcze, jeśli korzystamy nadal z kaloryferów, przy tej suchości jeszcze używamy powiedzmy tak ze 3-4 razy w ciągu dnia. Spryskujemy sobie tą rzeżuchę i te gałązki na bogato, ponieważ gałązki nie są niczym impregnowane, one będą też tą wodę najpierw zabierały, ale jak już się nasycą, będą ją oddawały. Na początku może tak delikatnie, troszeczkę z wyższej odległości, żeby tych ziarenek bardzo nie urazić. No i tak jak już widzicie, to jest wianek według mnie gotowy do odstawienia gdzieś tam na parapet, na kaloryfer. Jeśli macie możliwość się bawić i macie czas, jesteście w domu, polujcie z której strony mieszkania czy domu macie słońce. Jeśli będziecie wystawiać do słońca, znacznie szybciej będzie to zdecydowanie kiełkowało. I to jest, drogie panie, efekt końcowy, to co nam wyszło z tego. Wyszło nam coś takiego. Wydaje mi się, że jest to bardzo atrakcyjna forma wianka, którą teraz będziemy mogły wykorzystać bardzo różnie. I ja w tym momencie chciałabym Wam bardzo serdecznie podziękować za uwagę. Jest to nietypowe, żeby przerywać tak pracę, powiedzmy w połowie, ale szczerze powiedziawszy, boję się, że za chwilę skończy mi się bateria. W związku z tym nie chciałabym, żeby ten film nie dostał się do internetu w odpowiednim czasie. Zapraszam Was w związku z tym na drugą część filmu o wiankach, które będzie można zjeść. W drugiej części tego filmu będziemy sobie po prostu jego dekorowały i będziemy go zdobiły tym, czym trzeba i wypełniały również tym, czym trzeba. Więc zapraszam Was serdecznie na drugą część i bardzo serdecznie Wam dziękuję za uwagę podczas tej pierwszej.